Witam Was na kanale FPS Mobile, a w dzisiejszym odcinku przeglądniemy sobie skiny, jakie będą w drugiej odsłonie eventu Deagles and Dragons. No, także wiecie, tego chyba nie powinniśmy widzieć, ale na becie 1.26.2 widać, jak wejdziemy sobie w loadout, jak teraz widzimy. O, proszę bardzo, skin to Fragnada, tieru 5 Arch Rival i to jest fajny skin włoski, fajny. Mi się podoba, ja bym nosił, jakby mi wypadł. Także jak już widzicie, no, w wersji 1.26.2 jeszcze widać te skiny. Nie wiem, może naprawiam to w przyszłej aktualizacji, bo chyba nie powinniśmy tego widzieć. Ale skoro widać, no to sobie to nagram. Jak nie macie tej wersji, żebyście sobie mogli zobaczyć te skiny. No i tak, lecimy dalej. Do Flesza i Smoka nie ma nic z tego, co kojarzę. Okej, do Petki, skiny z poprzedniej odsłony. No i taki fajny, który dupy nie urywa, nie powala swoją zajebistością, także no jest taki ok, jak na tier 4, no w sumie nie wiem, bardziej by chyba może podchodził po tier 3, chociaż dobra, na tej czwórce niech się zatrzyma. Dobra, dalej mamy Emberkę, tutaj też ciekawego, no i mamy taki skin. Nie będę tego czytał, bo macie tutaj nazwę podaną, postaram się to tak szybko przelecieć. No i tak, dalej nie ma nic ciekawego. Okej, do XDK. Skin, który też już widzieliśmy i dalej już nic nie ma. Do GSR-a. Też nic tutaj ciekawego. O, jest Sea Serpent. Nie wiem, czy ten skin był, ale jest ładny nawet. Nawet jakby pod czwórkę podchodził, to by był gitem. Ale nie podchodzi, też jest ok. Macie przynajmniej większą szansę na wydropienie skinu, którego... No, w sumie nie żal nosić. No i jest jeszcze Cytadela tieru 4. No, tier 4. No okej, no jakby coś się więcej tu działo w drugiej połowie tej broni, to bardziej by się opłacało dawać to na tier 4, ale okej. Jak macie lepsze skiny, no to pewnie tego zakładać nie będziecie. No i tak, dalej do Digla. Też nic ciekawego. Oprócz skina, o, tutaj. Jest w sumie tak, nie wiem, czy ten w ogóle był, ale mamy tutaj Fantasy Swords. No i okej, ja bym nie nosił, ale okej, jak komuś się podoba, to tak. O, jest taki fajny skin. Tieru 7, nie wiem, czy pasuje do tematyki CT kontra TB, ale wygląda fajnie, koks fajnie zrobiony. Fire Breather, no i jest koksem totalnym, jakby... Ktoś to wylosował, no to szacun, nie? Dobra, dalej. Do Dual MTX-a nie ma chyba też nic. Pixie jest, ale to już chyba w poprzednich odsłonach był. Okej, dalej mamy do MP5. W sumie też chyba nic tutaj ciekawego nie ma. O, jest ten skin, który był wcześniej. No i dalej też nic nie ma. Do MPX-a jest Pixie. No i te takie, wiecie... Enchanted, ale to poprzednia odsłona, także nic ciekawego. Okej, MP7. My... I to jest nawet jak na tier 3, kurde, jakby pod czwórkę podchodził, to w sumie ja bym się tutaj nie kłócił. Ale jak też jest na trójce, to jest nawet kozak skin. Ma coś w sobie. No i dalej nic nie ma. Do wektorka też chyba nic. Nie, jest też. No i dalej też nie ma nic. DLP90. Jest coś ciekawego? O, jest ten skin. No, nie powalę jakąś swoją zajebistością, ale jest, o, Cold Burst. I to jest nawet nice skin. Może by podchodził do czegoś lepiej niż do P90, ale no, jak na P90 nie wygląda źle. Okej, dalej. Karabinki. Do SA. Coś ciekawego? Chyba nic, nie widzę, nie słychał. Do Akasza mamy coś ciekawego? Też chyba nic. O, nie, jest ten skin, ale on już był. Także ten. Jak widzimy, to nic ciekawego do Akasza jeszcze tutaj nie ma. Oprócz tych skinów, które były. MP4. Okej, mamy taki skin.
No, dobra, niech będzie. Tier 4, ok. No, jak macie lepszy, to wiadomo, założycie, nie? Dobra, dalej mamy HK. Czy tu coś znajdziemy ciekawego? Jest ten skin, który już był. O, i jest tier 5. Dragon Wings. No i... Kurde, nie no, ładny skin. Tier 5. Opłaca się, opłaca się. Piękny, ładny. Błyszczący. No i do SG mamy coś ciekawego. No tutaj nie siadasz tak bardzo, chociaż... Może jakby się ponosiło się trochę, to może by się przywykło, ale okej. Okay. No i dalej nie ma nic. No i do Auga mamy coś tutaj ciekawego. Chyba nie, tak. Oprócz tego skina tieru trzeciego, ale no dalej nic nie ma ciekawego, także lecimy dalej. Shotguniki. Do tak zwanego Winchestera jest tu coś. Oprócz tych takich, no nic nie wartych skinów. Raczej nie, nie ma nic. Dobra, lecimy dalej. FP6. Tutaj jest coś ciekawego. Raczej nie, a nie, jednak jest. Magic Burst. No, w sumie okej. Okay. Super 90. Tutaj mamy takie oczywiście skiny. Jest jeszcze ten. I dalej nie ma nic. No to lecimy dalej. Snajperki. TRG. Jest coś ciekawego. Jest ten skin, ale no, wiecie, no. Wszystko widzieliśmy parę razy, nie powala. SWD. Jest coś ciekawego? Magic Burst. Jest tutaj na SWD-ku. No, okej. Okay. Nawet tu też wygląda jakoś normalnie. Dobra, Urat. Jest tu coś? Będzie coś? Tier 5 na przykład, jakiś fajny? Nie ma niestety. Lecimy dalej. Ten 14. Też coś będzie fajnego? Cytadela jest. No nie wiem. Ja bym to dał na tier 3, ale... Dobra, może być tier 4. No i tak, lecimy do noży. Zwykłych tutaj nie ma nic. Karambicie. Jest krapic eventulonów, także tutaj lecimy dalej. Ugri też nic ciekawego. Piekierka też nie. Aktul też nie. No i Balisong też nic nie ma. No i jest oczywiście... Nasz tutaj mieczyk, Mieczysław, no był w poprzednim evencie, także ten nie ma tutaj co się rozwodzić. No i tak, tutaj mamy remiksy, piękne ładne remiksy. No i niebieski jest nam znany, bo był w poprzedniej odsłonie. Tylko, że został zmieniony kolorek, no i już mamy więcej takich skinów, nie? Tylko, że z innym kolorkiem. Możecie dać w komentarzach, który wam się najbardziej podoba, który byście nosili. No, wszystkie są... Okej, okay, nie? No to znaczy, no wiecie, fajnie zrobione, tylko że korki zmienione. Okej. Okay. Fajna kosa, ale nie ma jakiejś towej. To znaczy, może będzie, ale jej nie widać. Nie wiem, czy tu są ukazane wszystkie skiny, czy część może być zasłonięta. Pewnie jest. Chyba coś mało tych skinów jest. No, ale jak widzimy, Remix Kick jest nice. No i tak. Emblematy raczej nie ma nic. Mamy rękawiczki, o, z tego co tu widzimy. Te same, które były w poprzedniej odsłonie, tylko że zmieniony kolorek. Mamy trzy warianty tych par. Pierwsza to jest Good Night. No i to jest chyba ta, która no, była w poprzedniej odsłonie. Dalej mamy Blood Night. Takie czerwone. No i jest Black Night. Zmieniony kolorek. No i też każda z tych par wygląda ok. No i w sumie to tyle, nie? Nic ciekawego nie ma. Skiny z poprzedniej odsłony, tylko że zmienione kolorki, no ale wyglądają pięknie, ładnie, nie? Także ten, to by było na tyle. Dzięki wam za oglądanie, no i na razie do następnego odcinka. Cześć!